Dzień dobry Państwu. No nie będę odkrywczy, jeżeli powiem, że sytuację mamy dosyć trudną w tej chwili. Po tych dwóch niepowodzeniach ostatnich jest w nas dużo frustracji, ale też dużo takiej złości, sportowej złości, którą bardzo mocno liczę, że zawodnicy będą potrafili przekuć na taką pozytywną energię w jutrzejszym spotkaniu. Jest to dla nas szansa na to, żeby podreperować nie tylko swoje morale, nastroje kibiców, ale przede wszystkim dorobek punktowy, sytuację w tabeli i w końcu wygrać mecz przed własną publicznością. Rywal na pewno wymagający, wicelider Górnik Zabrze, drużyna, która jest na fali, ale to też nie jest drużyna, która nie ma słabych punktów, która jest perfekcyjna. Również popełniają błędy, również tracą bramki. Jest to drużyna bardzo wybiegana, jest to drużyna, która bardzo szybko potrafi przejść z jednej fazy gry do drugiej, czyli z obrony do ataku i na odwrót, która jest bardzo mobilna. Zresztą zobaczycie panowie, jak szybko po odbiorze piłki ta drużyna będzie przechodziła na naszą połowę, jak dużą liczbą zawodników. To jest bardzo, bardzo takie ciekawe. No i współpraca na pewno dwójki Wolsztyński-Angulo. To jest dwójka napastników, która naprawdę jest dosyć, no bym powiedział, jak na nasze warunki ligowe jest to dosyć unikalna współpraca, tak mi się wydaje, bo ci zawodnicy często grają do siebie w ciemno i troszeczkę się tak przypomina taka dwójka kiedyś w Wiśle Kraków, Maciek Żurawski z Mirkiem Szymkołakiem tak grali trochę, tylko że to troszkę inne pozycje, bo ci są dwójką napastników, tamtym był pomocnik i napastnik, ale po wiele takich zagrań wydaje mi się, że ci zawodnicy grają do siebie w ciemno, że oni po prostu świetnie się czują na boisku, świetnie się rozumieją, także to jest bardzo, bardzo silną stroną tej drużyny. Trener już bardzo dużo powiedział o przeciwniku, o tym, jaki mamy plan na ten mecz. Mam na myśli tutaj tą taktykę i nasze podejście do meczu. Ja ze strony zespołu swojej mogę powiedzieć to, że my bardzo wierzymy. Chciałem to podkreślić, że bardzo wierzymy jako zespół w ten projekt, który był założony na samym początku tego sezonu, w to, co robimy. I mimo tego, jak to w życiu bywa, każdy z nas ma jakieś postanowienia, każdy z nas idzie na dietę, idzie do siłowni, zmienia coś w życiu, żeby się rozwijać. My też przechodzimy taką fazę. I często w 90% ludzie dochodzą 3-4 cm od tego, żeby osiągnąć ten swój cel. I się cofają. A my, mimo tego, że wiele ludzi, którzy mają w sercu Pogoń Szczecin, co jest zupełnie naturalne, wątpią, zwątpili i są bardzo rozgoryczeni. My jesteśmy tym, przysłowiowo mówiąc, efektem końcowym, tym produktem, który wychodzi na to boisko. I my bardzo wierzymy w to, że się uda. Mimo tego, że jest bardzo trudno i zdajemy sobie sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy. Ale ta wiara jest i jestem przekonany, że będzie to owocowało. Ja mimo całej tej, powiedzmy, sytuacji, w jakiej się znajduję, ja nie mogę podejmować jakichś takich decyzji, które będą pod wpływem chwili, pod wpływem emocji. Ja po prostu staram się tym wszystkim zachować chłodną głowę i realizować swój plan, jaki mam plan pracy z tą drużyną, jaki sobie założyłem. Natomiast wie pan, oczywiście, że pewne rzeczy trzeba korygować, pewne rzeczy trzeba analizować. Jeżeli coś nie funkcjonuje dobrze, trzeba się zastanowić dlaczego i szukać innych jakichś rozwiązań. Tak, dlatego powiem tak, że na wielu płaszczyznach będą następowały jakieś zmiany. Na wielu płaszczyznach i to nie mam na myśli tylko wyjściowej jedenastki, ale również i troszkę procesu treningowego i może stylu gry i taktyki i tak dalej, i tak dalej. I naszych jakichś pracy w sztabie szkoleniowym. Także oczywiście, że my ewoluujemy. My cały czas szukamy tego optymalnego modelu funkcjonowania i to wszystko jest naszym obowiązkiem, żeby analizować i rozwijać, tworzyć to, żeby jak najlepiej to wszystko funkcjonowało. Natomiast jeszcze raz powtórzę, to nie są jakieś, to nie będą, nie są i ja nie planuję czegoś takiego, żeby podejmować jakieś takie decyzje, które w moim przekonaniu mogą przynieść jakiś bardzo krótkotrwały efekt, ale przyniosą w pewnej perspektywie więcej szkody niż dobrego. Dlatego no,
Ja, tak jak mówię, staram się podejmować merytoryczne decyzje, takie zgodne z moim doświadczeniem, z moją wiedzą, natomiast nie pod wpływem emocji. Na pewno porażka z zespołem, który jest o ligę niżej w momencie, w którym jesteśmy, i do tego odpadnięcie z Pucharu Polski, co, no, co bardzo nam zależało, żeby dojść do finału i wygrać ten Puchar Polski. Na pewno jest takim wstrząsem i wzmaga takie emocje, które nie spotkałem się z takimi emocjami na pewno po żadnym meczu, odkąd ja tu jestem. Paradoksalnie mówiąc, nawiążę do tego, co powiedziałem na początku. To są takie emocje, które na pewno żaden z nas nie będzie chciał przejść jeszcze raz. I oprócz tego, że ja to mówię, to każdy na to pracuje, żeby tak było. Moja praca zawsze jest oceniana przez zarząd klubu, przez ludzi, którzy podejmują decyzje, i ja mogę powiedzieć tyle, że bardzo wysoko sobie cenię współpracę z włodarzami klubu. Jest to wszystko bardzo takie czytelne. Gramy ze sobą w otwarte karty i tutaj naprawdę myślę, że takie działanie może przynieść efekty. Mówię o naszych relacjach, natomiast co do decyzji, to oczywiście, że widzę, co się dzieje, i oczywiście nie jestem pierwszy rok w tym zawodzie i wiem, że różnych decyzji można się spodziewać, różne decyzje mogą zapadać, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, że w tym wszystkim ja muszę zachować chłodną głowę. Po prostu ja, przychodząc do Pogoni, widziałem swoją pracę w pewnej perspektywie czasu. Nie zakładałem, że po 3 miesiącach będziemy mieli gotową drużynę do walki o jakiś najwyższy cel, ale też nie zakładałem, że będziemy mieli aż takie problemy. Także wiadomo, że pewne rzeczy się na to złożyły. Ja oczywiście analizuję, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Natomiast ja robię wszystko dalej tak, jakbym miał, tak jak się umawialiśmy na początku pracy, że chcę tą drużynę rozwijać, budować tak, żeby ona była gotowa do walki o najwyższe cele w pewnym momencie. Natomiast jeżeli po drodze osoby, które podejmują decyzję, uznają, że to nie ma sensu, to oczywiście będę musiał się z taką decyzją pogodzić. Po prostu ja skupiam się na tym, co zależy ode mnie, na tym, co mogę zmienić, na tym, co mogę wpłynąć na grę drużyny, prawda? Natomiast decyzje, które nie leżą w mojej gestii, to już pozostawiam innym ludziom. Każdy zespół ma jakieś cechy, które na pewno wykorzystuje w lidze i każdy to widzi. To nie są rzeczy, które są nowe. Już rozegraliśmy kilka kolejek i wiemy, jak Górnik Zabrze gra, jakie ma mocne strony. Z naszej strony tak naprawdę, oprócz tego, że oczywiście pracujemy nad pewnymi schematami i pewnymi rzeczami przed tym meczem, podejście i cokolwiek związane z tym meczem, jeśli chodzi o naszą głowę i, jakby to powiedzieć, nasze maksymalne zaangażowanie, zupełnie nie ma znaczenia, czy to przyjeżdża Górnik, czy przyjechałby tu Bytowia, czy ktokolwiek. Jesteśmy maksymalnie skoncentrowani na tym meczem i zależy nam na tym, żeby go wygrać. Nie chcę ułatwiać zadania Górnikowi. Na pewno mogę zapewnić tylko, że analizujemy grę każdego zawodnika bardzo uważnie i zastanawiamy się, z czego może wynikać czasem jakiś błąd, jakaś słabsza forma danego zawodnika, i zastanawiamy się, czy to jest proces trwały, czy to jest jakieś, prawda, jednorazowa, jakaś chwilowa obniżka formy. Także tutaj myślę, że to wszystko w połączeniu z takim monitoringiem treningów, z monitoringiem takim od strony fizycznej, że widzimy, jakie jest zmęczenie zawodnika. Tak dla panów taką ciekawostkę może podam, że na przykład ta dogrywka nas kosztowała tyle, że drużyna przebiegła mniej więcej między 3,5 a 4 km więcej niż zazwyczaj, prawda? Ale z drugiej strony Górnik miał to samo, prawda? Górnik też musiał grać tą dogrywkę, także jest to jakiś taki spory wysiłek dla jednych i drugich. Teraz pytanie, jak się te drużyny będą regenerowały, prawda? Nie mam pojęcia, jak się Górnik zregeneruje. Widzę, że nasi zawodnicy dochodzą do siebie dosyć szybko, także
Także liczę na dobry mecz z naszej strony. Chcielibyśmy przede wszystkim wygrać ten mecz. To jest, myślę, że to byłby taki oddech dla drużyny i przede wszystkim chcielibyśmy, żeby w końcu ten stadion po meczu był zadowolony. Bardzo byśmy chcieli, bo kibice nas tu świetnie dopingują i bardzo pomagają i chcielibyśmy w końcu, żeby była taka atmosfera chociażby jak po tym Pucharze Polski z Lechem.